Hej, cześć, witajcie widzowie w AR pirackim Assassin's Creed 4 Black Flag. Sorki, że tak się strasznie podjarałem, ale zaczynamy nową grę bez pitolenia. Edward Kenway, jedziemy z koksem. Nowa gra, oczywiście scorpioplay.pl, jak żeby inaczej. I powodzenia! Zapewne zaraz coś się zacznie dziać. Nagrywam rozdziałce 1280x720, mirrorless action i wszystko na niskie. Zobaczymy, jak to będzie szło w ogóle. Oj, Ubisoft przedstawia! Arr. Oj, coś czuję, że będą spadki FPS-ów. I już są spadki FPS-ów. Przylądek Bonavista, czerwiec 1615. Tak się zaczyna gra. Są spadki FPS-ów, trudno. Ale już jest zajebiście. Yes. Beautiful awesome fucking game. To jest nasz Edward Kenway, który jeszcze nie jest asasynem, a zwykłym piratem. O, tam jest jakiś asasyn. Dobra. Ostro, zaczynamy już. No, suwać się, suwać się. Nowy cel, dotrzyj do steru. Dobrze. Dziękuję. Puszczać mnie, puszczać mnie. Oddawanie salt z armat. Ło, zajebiście, to znam już. To już znam. Jest znane z trzeciej części Asasyna. Ale teraz zaczyna się ostra jazda. Naro! O kurde. Myślałem, że bombarduje do końca. Jebut! Pięknie, są spadki FPS-ów, ale nie ma rudy, nie narzekam. Bo inni mają gorzej. Dlatego, wiecie, wolę grać już z tymi spadkami. Ryzyk, fizyk, ale gra już... Grom się już jaram, ewidentnie. Jebut! Skudłowałem? Nie bywałem. Teraz dostałeś takiego BAM! Dobra, jeb! Dobrze! Kenway, płyniesz dalej! Za to statki wroga, to już wiemy. Ale trzasła błyskawica. Dobra. Jebut! Dobra. Okej. Okay. Chwileczkę, najpierw musimy dobrze skręcić. Okej. Okay. Jebut! Doskonale. Jebut! Co? Jeszcze przeżyło? Teraz musi dostać. Jebut! Ach, hurra! Dobrze, dobrze. Spadki FPS-ów oczywiście są. Nie będę już na to reagować. I co? O kurde, to zaraz wybuchnie. Shit! 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 O kurde. O, motherfucka! Ale ci wsadził tego ptaka! Uciekaj, uciekaj! Jak jebło! Jak jebło! Edward, budź się, pobudka! Halo, halo panie! A, stracił przytomność, zajebiście. Zobaczymy, co się dalej będzie działo. Is it dangerous? Jaka kobieta mówi? Edward. Hmm? Privateering. Is it dangerous? Kosarstwo. Wouldn't pay so nice if it weren't. Hmm. Why not sail with the King's Navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod the Navy's gentlemen. Mm. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. Caroline, dobra. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon. Two at the most. Dobrze. All right. No more than two. Promise me. Kobieto, ja tobie wszystko będę obiecać. Tylko teraz niech się Edward obudzi z dziecinnego snu. Okej, okay. Edward już widzę reaguje. O kurde. Już się dzieje ostra jazda.
Czy w końcu coś się będzie działo? Oglądajcie dalej. Okej. Okay. Dotrzyj na brzeg. Okej. Okay. To już płyniemy. Płyniemy sobie. Deszczyk trochę poleje. I... no cóż, przy deszczach zawsze będą u mnie spadki FPS-ów najbardziej. Nie wiem, jak będą ze sztormami. Ale jedziemy, no... mimo tego, że już nagrałem ten zerowy odcinek, żeby wam powiedzieć, że nie będę nagrywać przez miesiąc, ale szczerze wali mnie to, nagrywam dzisiaj. Dostałem do ręki grę, pre-order. I to się rozumie. Dobra, Edward widzę, że już się ogarnął. Mhm, dobra, teraz musi trochę parę wdechów i wydechów zrobić. Też się umiem śmiać. Tyle to ja wiem. Okej. O, czekaj. Kim ten... Ty to jest ten asasyn. Co on tu robi? Zaraz go zjedziemy. Was it good for you as well? Havana. I must get to Havana. Jeszcze czego? Asasynie. I can pay you. Da, masz złoto, gdzie? Isn't that the sound you pirates like best? 100 Eskimos. Chciał się napić jeszcze. Keep talking. Will you or won't you? Nie wiem. Muszę się zastanowić. You don't have that gold on you now, do you? Kolo, nie tak ostro. Ja jestem bez broni. O, tak ci nie pomogę. Ale oszczędzisz mnie, wiem o tym. Fajo. No, jeszcze wyrzucił pistola. I'm on to you, Snigsby! Dobre! Okej, okay, odszukaj asasyna. Dobra, biegniemy już. Bez pitolenia. Już zaczyna się jazda. Zajebiście. Cóż, nie będzie tak pięknie jak na przykład u innych, którzy to nagrywają w lepszych FPS-ach. Z lepszymi kompami, ale... ja tam nie będę narzekał. W ogóle cieszę się, że jeszcze mi to jakoś chodzi. 30 giga gra, no to naprawdę nie byle co, a naprawdę dużo waży. Ale wiecie, mapa olbrzymie duża. Okej, okej. Teraz będziemy odświeżać pierwszy punkt widokowy. Czy tam obserwacyjny. Zajebiście. Już się za to weźmiemy. I tak mniej więcej się na początek prezentuje Edward Kenway w ubraniu pirata, no bo on jest piratem, to wiadomo już. Dlaczego taka część? No bo piraci. Tylko nie z Karaibów, żeby nie było. I tak wygląda synchronizacja. Bardzo się cieszę, że wrócili do starego stylu synchronizacji, tak jak było to w przypadku Altaira i Ezio. Jebut! Dobra. O, tam widzę typa. Wymuskany dupek. Chwileczkę, tu widzę sobie skrzynię, którą bym chciał sobie zebrać. Proszę zobaczyć, jak teraz Edward otwiera skrzynki. Trochę niekulturalne, ale no innego sposobu on nie posiada. I zdobywamy tam nasze reale. Tak się nazywa waluta w Black Flag. Chciałem powiedzieć już Revelations. To są fragmenty Animusa. Okej, okay. Tam możemy zaskurować zwierzę, ale niestety nie mamy, jakby to powiedzieć, nie mamy ukrytych ostrzy, więc żeby to zrobić dla realistyczności, to nie ubijemy tego, czy nie oskurujemy tego zwierza. Niech sobie to zwierzę leży, a my biegniemy już dalej. Bo nie chcę sobie też czasu marnować. A wiecie, grę chcę przejść, no może na perfekcie spróbuję przejść, ale wiecie, misja fabularna też się tutaj bardzo dobrze liczy. Ona jest bardzo ważna. Chwileczkę, tu jest jakaś skrzyneczka. O, proszę. Okej, okay, to sobie ją tutaj teraz bierzemy. Na luzie. Zajebiście.
Tam też są jakieś dodatkowe pierdółki, typu srebrne krzyże i takie tym podobne rzeczy. To warto je tutaj przeszukiwać, te skrzynie, wszędzie ogólnie, gdzie po prostu popadnie. Okej, teraz odświeżamy drugi punkt widokowy. Synchronizacja. Ja chyba utonę w tej grze, naprawdę utonę w tej grze. Ale na szczęście sobie ustawiłem na pół godziny nagrywanie, żeby nie było. Okej, już, do wody, pięknie. Okej, idziemy sobie dalej. Bo co mi zrobisz? Gnój mi strzelił! A, dziwne, że Edward to przeżył. Biegnij, biegnij, stary. Teraz trzeba zajebać tego gnoja. Myślę, że jak będzie kozaczył, to wygra ze mną. Okej, widzę, że już ucieka, panikuje. Sraw gacie! To znaczy, że już nie z asasynem, tylko gnojem. Wymuskanym dupkiem, jak to powiedział Edward. Więc za chwilę przyjdzie na niego czas, żeby zginąć. Więc tak to już będzie. Ja już sobie tu miecze szykuję, żeby go po prostu pojechać ładnie. No, come on, bitch! Dobra, nowy cel, zabija asasyna. Już po tobie. Co jest grane? Dobra. Jebut! Pięknie! Zajebiście, żeś go ubił. Cutscenka. Zobaczymy, co się w niej będzie działo zatem. Łoch. Już się boję, co to będzie. Wziął jego portfel. Jakąś kostkę znalazł. Papierek. Senior Duncan Walpole. I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste, and trust that you shall be welcomed as a brother. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Ciekawe. Ciekawe. Mr. Walpole, let's collect your reward. Dokładnie, Edzio. Więc czas twój jest, aby ruszać dalej. Tam masz kolejny punkt widokowy, panie Kenway, więc zrobisz, co do ciebie należy. Okej, to już biegniemy. Znajdź drogę do Hawany. Ktoś strzelił z pistola. Przypadek? Nie sądzę. Okej, synchronizujemy już to. Na lajcie. Dobrze, Kenway, już trzymasz pierwsze punkty widokowe w tej grze za sobą. Teraz jump do wody. Zajebiście. Weźmiemy sobie tą skrzynię, bo mamy najbliżej do niej. Pozwolę sobie, bo wiecie, ja tam sobie będę grał na ślepo totalnie. I nie będę tak dokładnie wszystkiego eksplorował, tylko to, co mi po prostu wpadnie do łapy, to po prostu to wezmę, czy tam coś zrobię. Byleby po prostu czasu nie zawadzać. Dobra, teraz sobie wskoczymy do sianka. Do sianka chcę wskoczyć. Jep. Chwileczkę. Okej, strefy śledzenia. To kojarzę. I patrzcie, jakie zrobię buty z tego. O, proszę. No chodź tu, chodź tu. Dobre. Okej. O kurde. Jak dostał? Jak dostał? Okropieństwo. Przydałoby się teraz tego idiotę z muszkietem pokonać, bo on to będzie sprawiał największe zagrożenie. Dobra. No teraz SMS-y chyba was posrało. Dobra, bierzemy teraz. Kurde, na co gwizdasz, idioto? A w sumie nawet dobry pomysł.
Okej. Chciałbym wziąć ten. No. Chwileczkę, zaraz się go pozbędziemy. Zaraz mi tu znajdziemy na niego sposób. O, widzę, że mnie już tam wykrył. A teraz staramy się go po prostu zmylić. Zaraz go pojedziemy. O. Dobra, dobra. Tylko po cichu. Jep! Doskonale. No, i mamy problem z głowy. Jakiś człowiek. Rudzielec. Nie, ten sam kolor włosów, co ma Edward. Zajebista łajba. And I have no art for sailing. I can pilot her myself, no mind. You don't mean to abscond with my ship, do you? I'm Duncan. What's your name, friend? Duncan. Steve Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Ah, oh, that is a relief, sir. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. You put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Jestem arpiratem. Uncommon way of handling yourself. Dla mnie żywią. Quick and easy, if I may say. Dla niego też. But all things considered, I think it's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? Pewnie. Chodź, kolego. Jaki zacierz zrobił. Dobra, trzeba teraz dotrzeć do steru. Jeszcze sobie pozbieramy to. Hardly the worst thing to happen. Okej, mamy mapy skarbów. Pieniądze, schematy. Dobra. Te sprawy. Okej, no i to jest cała ta mapka przylądku Bonavista. Tak, to jest przylądek Bonavista. Tutaj są te stele majów, skrzynie, karty z szantami. Fragmenty Animusa i sekrety. Szczerze, nie chcę mi się tego wszystkiego zbierać. Najwyżej sobie to pozbieram albo po nagraniu, albo ewentualnie jak skończę fabułę. Dlatego od razu do wody idziemy. I bez zbędnego pieprzenia. Plusk do wody. I teraz do steru płyniemy. Aha, i taka nowość. Dla pana Kenway'a dano maskę tlenową, gdzie po prostu może sobie dłużej pływać pod wodą. Zajebista robota Ubisoft. Kolejna cecha, która mi się tutaj podoba w tej nowej części. I płyniemy sobie teraz na lejciku. Szkoda, że tego wszystkiego nie zebrałem. Ale szczerze to naprawdę nie chcę marnować odcinka. Wystarczy, że tylko sobie odświeżyłem punkty widokowe. To tyle. Tam parę rzeczy po drodze zebrałem, ale nie chciało mi się wszystkiego dostatecznie. Wiecie, też się staram nie przerywać dialogów w czasie komentowania, więc czasami się ten będę zamykał. Żeby rybki sobie poskakały, żeby po prostu mogliście wszystko słyszeć dokładnie, co oni tam mówią. Those sailors were quite animated by the idea of pirates roaming these waters. Is it a real danger, do you suppose? A possibility. But most pirates stalk the windward passage between Cuba and Hispaniola. Oh, I see. Yes. That is a bustling strait. Bardzo jest fajne to, że ten statek jest bardzo zwrotny. Pewnie, piraci są po to, żeby chlać alkohol taki. Jak rum, grog. Tak, trochę w Gothica się grało. To się już wie takie rzeczy od piratów. Co chciałem powiedzieć, no i po prostu czasami nic nie będę mówił, żebyście mogli posłać dialogów. Mamy jeszcze ponad pół kilometra, żebyśmy dopłynęli do celu.
Tutaj trzeba uważać, bo jest bardzo wąska. Znaczy nie aż tak bardzo, ale jest wąska droga. Nie chcę po prostu, żebym się z czymś zderzył, bo to by się dla mnie no, nie za dobrze skończyło. A w przeciwnym wypadku statek by się rozbił. Jakieś gówno leciało. Niech leci sobie dalej. Okej. Ogólnie początek mnie naprawdę zainspirował do tego, żebym dalej nagrywał tego asasyna, bo od razu już się dzieje wartka akcja. A mnie to po prostu tak uszczęśliwiło, że no nagrywać trzeba. A tym bardziej jak nagrywam jeszcze tak praktycznie dzień przed premierą w Polsce, to akurat mi się udało z tą grą akurat, to naprawdę szczęście mam. Od razu postaram się pierwszy odcinek wrzucić, po zrenderowaniu i tam wysyłaniu zacznę nagrywać następne, żebym miał jakieś zapasowe odcinki, bo chyba nie będę wysyłał ich na potęgę. Nie, może z okazji tego, że dostałem już tą grę, to może wyślę ze dwa odcinki, tak żebyście mieli tak po prostu taki no mini maratonik dwuodcinkowy. Okej, okay, mamy wydarzenie. Wieloryb sobie fajnie skoczył. Nie wiem, to może była orka, może coś innego. Przyspieszymy już do końca. W zasadzie i tak już mamy niedaleko. Opuszczamy tą naszą zatokę. Okej, okay, opuszczona zatoczka. A, tam widzę, że jest mój pasek czasowy. Za ile się kończy pół godziny czasu? I did a decent trick at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness, I. Okej. Dopływamy sobie do brzegu. Nie wiadomo, co się dalej będzie działo. Tylko tyle widzę, że się kamera oddaliła. A, widzę, że wychodzimy za Nimusa. Jakaś kobieta mówi. Nie wiem, kim ona jest. Mam niestety achievementy po angielsku. Muszę sobie zmienić język. O, czynność wykonana. Plus 10 Uplay. Unitów oczywiście. Bohaterowie się nie rodzą. Fu! Jakie włosy masz, okropieństwo. Idź mi z tym. Well, your numbers look good. Dobrze. Let's make sure we didn't break your brain, all right? No jasne. I need you to move your head and look at these lights just here. Look up. Dobra, w dół. Namieszałaś mi w głowie, sorry. Kobieto, ruda na dodatek, ale namieszałaś mi w głowie. Tu jest dla mnie góra, a tam jest dla mnie dół. Something wrong? Straci mi się chce. Mógłbym wyjść do kibla? Bo wiesz, po tym animusie zawsze mnie bierze do kibla. Chociaż i tak nic nie robię. No co się tak na mnie patrzysz, ruda suko? Dobra, góra jest. That's it. Down. Dobra, w dół. Znowu mi odbija, wiem o tym. Dlatego może byś stąd w końcu wyszła, bo może sam chcę wykonać te dane procedery. Are you okay? I just need you to look at the lights here one at a time. Światełko to zaraz zobaczysz na twarzy. So far so good. Let's get you up. A co to jest wstawać? Powiedz mi, kobieto, bo wiesz, ja trochę na takich rzeczy się nie znam. Welcome to the Sample 17 project. O, projekt 17. Znaczy obiekt. There you go. Co ona mi wsadziła? No bonjour, bonjour. Nie lubię żurku, ale no francuski jest dobry. Your file says you've done some memory research before, but not to this extent, which is surprising. You're very good. The data streams are very stable. Nie lubię cię, jesteś rudą fałszywką. Tyle ci powiem. Ale Abstergo wygląda zajebiście. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się. This building is wow! Abstergo Entertainment has been a studio for a few years, since 2010. Hinol, Hinol pieprzony. Mało was było w mapie, to jeszcze tu jesteście.
That was our first title powered by Animus. A to ta Evelinda coś tam jakaś francuska. We'll be unveiling commercial Animus servers for the whole world to enjoy. They'll offer passive experiences, of course. Co, ma jakieś pasywki? Versions of real history. Jak w rolu? But only the exciting parts. And we think we found the perfect subject for our first full-length virtual feature. Caribbean Pirates. So that's wow. Your name. Zarąbisty tytuł. Szczerze muszę przyznać. Jakaś... Poczt woman. Nieważne. C'est bon, t'étais prêt. Nie rozumiem, co oni tam mówią. No to ostatnio to zrozumiałem. This is for you. The primary tool of our trade. Tableta dostaję! Jej! Gwiazdka! Coś jeszcze? Zajebiście! Czyli nasz nowy obiekt ma tableta w ręku. Tableta GPS-a. You might have noticed that security seems a little light around here. That's because your communicator is your key to getting around. No szybciej, fałszywko. Chcę wbić do Animusa. A ty mi pindolisz jakieś głupoty. Szczerze? Może coś w niej jest. Poza tym, że jest brzydka, to może jest inteligentna. Dobra, teraz zacisnąć to. O, fajnie. Nasz tablet ma funkcję przełączania pięter. No wiem, które to jest drugie piętro. Przepraszam, bo jeszcze nie jestem na tyle debilem, żeby się nie domyślić, że jest drugie piętro i pierwsze piętro. Wow, akwarium. Rybki. Let's go. No to jedziemy! Ah, there's the boss, Olivier Garneau, our CCO. I'll introduce you. Bonjour. Salut, Mélanie. Ça va bien? Well, thanks. Czyste pocałunki. Have you met our new hire? Just started speaking. Francusku! Bonjour. What project? Bonjour, bonjour. Sample 17, the Kenway line. Hey them. Nic z tych rzeczy, debilu. Edward. To już przerobiłem. Very exciting. Welcome aboard. Super, masz poczucie humoru. Can we talk in your office for a minute? Just let me get this one settled and I'll see you in 5 minutes. C'est bon. Nice to meet you. So, ten to chociaż jest na luzie. We're diving into the a to co, jakieś stowarzyszenie rudych fałszywek? No jeszcze murzyna brakowało. A ten to co? Mechanik? Elektronik? Technik elektronik. This pair of legs is John, one of the wizards in IT. He's just fixing something for you. Not fixing, calibrating. No dobrze, dobrze. Right? No widzisz, rudę fałszywe. Skłamała. No tam widzę figurkę tego Edwarda. So sit back, relax, and find us some good footage. If you need any hints or tips. Wow, jaki telewizorek, stara, żeś mnie tu odpicowała zajebiście, nieźle. Happy pirating. Miłego piracenia. Dobra. Dobra, wiecie co? Tu może już skończymy odcinek. Pierwszy z Assassin's Creed'a 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał odcinek, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I czekajcie na następne odcinki. Ten pierwszy odcinek już wam będę wysyłał. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie, trzymajcie się i piraćcie ze mną Assassin's Creed'a, na razie!